Uważam, że bardzo dobrze się sprawdza Tusk. Tusk może zabrać te 13, 14? Mogę zabrać. Podwyższy wiek emerytalny. Dobrze, że opozycja przejęła władzę i tak dalej, że PiS traci władzę. Tak, tak. Cieszy się pani, że... Bardzo się cieszę. Czy pani źle się żyło do tej pory, zapisu? Źle się pani żyło do tej pory? Źle. Co było źle? Wszystko. No to na przykład 13, 14 pomagała, tak w skrócie? Dla mnie to żadna... Wolałabym mieć prawidłową waloryzację emerytury, jak... Darmowe leki były zapisu? Nie. A przydałyby się? Powinny być dla każdego? Powinny być, ale wątpię w to. Czy Tusk będzie dobrym premierem? Jakie ma plusy? Jeżeli... Nie wiem, zobaczymy. A koło by pani siadła, by pani mogła wybrać? To koło na tego premiera? Podwyższy wiek emerytalny. Ja mówię, może że... podwyższyć? Co? Może podwyższyć, tak? Może. Ale że, ja mówię, to już lepiej się podwyższy dożywotnie, żeby... Dwa złote raz żeśmy dostali, te trzy. Wróci to. Tak, tak było. Czy dobrze, że PiS przegrał, czy nie bardzo? Jest pani smutna, czy zadowolona? Ja bym lepiej, wygrał PiS. Czy pani bardziej liczyła na PiS, że wygra? Jasne, że PiS. A słyszała pani, że może to być premierem i tak dalej, że opozycja może przejąć władzę? Jak pani to ocenia? To powinny być. Jak pani to... Ale one nie będą, pisze ta lewica. Nie wiadomo. Nie, no jak się połączą, to będą. Nawet jak Morawie, nawet jak Duda ich powoła, to i tak będziemy mieć większość. Więcej posłów od nich jest. No, ale także to, już ciężka sprawa. Ale chłopki się już zaczynają łamać i chyba przez to, a gdy to lewica pójdzie do... A pan się cieszy, że Tusk może być premierem, koalicja może przejąć władzę, czy nie bardzo? Czy pan z zapisem? Ja byłem od początku, jestem SLD. Czy pan bardziej, czy pan zadowolony powinien być? No bo lewica też jest w opozycji. Tak, no to ja dzwonię. Oczywiście na PiS głosowałem. A, tak, pan za lewicą czy zapisem? Bo już się pogubiłem. Nie, zapisem żeśmy. A, przecież rozumiem. Myśmy... Dlaczego zapisem? Czym przekonuję? Bo myślę, no, sobie... Dlatego, że dostałam. Cicho. Chwilę. Dostałam tę 14, 13. A to jak wejdzie? Mogą zabrać? Nie... Tusk może zabrać te 13, 14? Mogę zabrać. No mówisz, że nie zabierze. Wierzy pani czy nie? Ja wierzę, że zabierzą. Podwyższy... Mnie to nie zależy. Podwyższy wiek emerytalny. Ja mówię, może że... podwyższyć? Co? Może podwyższyć, tak? Może. Ale że, ja mówię, to już lepiej się podwyższy dożywotnie, żeby... Mógł... Tak, do setki, żeby robili. Nie musiałby płacić... A co my zrobimy? Nie musiałby pan jest płacić, młody, to chce tam coś, tam coś wywiad zrobić, czy co? Nam to bliżej jak dalej. A co tak? Do zmiany? Co by pani zmieniła w kraju? Służba zdrowia, może te ceny? Ludzie o drożyznę się martwią. Może te ceny. Kto to zawini przy drożyźnie? No bo tak, bo drogo, oni teraz... Jeśli wejdzie Tusk, no to będzie rządziła Merkel. Poprzednio ona użytkowała... Czy jakieś kontakty z Niemcami będą, tak? Jeżeli będzie Tusk? Na pewno będzie. 800 plus zabierze? Tym dzieciom jedną też może, może zabrać. Może zabrać. On już chce zabrać, bo 500, żeby mu było dosyć. Znowu będzie pieniędzy nie ma i nie będzie tak poprzedniej. No, po ile to było? 2 złote, 5 złotych. Waloryzacja była ile za Tuska? On przecież wrządził. Ja 2 złote raz żeśmy dostali, te 3. Wróci to. Tak było, a ja 10 złotych. Ja przekroczyła? Ale nie, jak było. Ta niepotrzebne. Rewolucja co roku, to 10 złotych dostałam. A dlaczego go wybrali? Kto czy może wpuścić imigrantów? Ostatnie pytanie. Wina jest nie. Boi się pani, ale boi się pani, że może wpuścić? Może tak być? Jak przejmie władzę Tusk i ogólnie koalicja? Bo on ten chciał, żeby wpuścić Tusk. Boi się pani o bezpieczeństwo kraju? No boję się bardzo, żeby było spokój. Pani nie...